Co to jest edukacja domowa? Czy w Polsce można nie chodzić do szkoły? Nazywam się Joanna Frycz i w MMS koordynuję działania edukacji domowej w Małopolsce. W tym filmie odpowiem na najczęściej pojawiające się pytania z tym związane. Co to w ogóle jest edukacja domowa? W naszym kraju dzieci i młodzież do 18 roku życia podlegają obowiązkowi szkolnemu. Ten obowiązek można realizować nie chodząc do szkoły, w trybie tak zwanej edukacji domowej. Kto jest odpowiedzialny za edukację dziecka, kiedy nie chodzi ono do szkoły? Dużo większą odpowiedzialność w tej sytuacji biorą na siebie rodzice. Rodzice deklarują i potwierdzają, że są świadomi tego obowiązku, żeby zapewnić dziecku odpowiednie warunki do nauki oraz że zapewnią możliwość przystąpienia do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z każdego przedmiotu, który jest wymagany w danej klasie, czyli na danym etapie edukacyjnym. Odszkolnienie. O co tu chodzi? Dzieci, które chodziły do szkoły i przechodzą na tak zwaną edukację domową, przechodzą taki etap odszkolnienia, czyli trochę zmiany nawyków, zmiany sposobu pracy, zmiany uczenia się. To wynika też z innego rytmu dnia, jaki pojawia się, kiedy rodzina nie jest poddana takiemu rytmowi, jak działa szkoła. Odszkolnienie dużo trudniej przechodzą rodzice. Co z socjalizacją dzieci, które są w edukacji domowej? Ten temat spędza sen z powiek wielu ciociom, babciom i osobom towarzyszącym dzieciom realizującym swój obowiązek szkolny poza szkołą. Z naszych obserwacji wynika, że nasi uczniowie w ED są ponadprzeciętnie zaangażowani w życie swoich społeczności, w różne projekty. My też jako szkoła bardzo wspieramy ten aspekt, organizując różnego rodzaju warsztaty, czy to rozwijające talenty, czy zainteresowania. Mamy też taką ofertę dedykowaną licealistom, to są grupy LED, czyli licealiści w edukacji domowej. I te grupy pod opieką tutora realizują swoje projekty w ciągu roku szkolnego. Jak zorganizować sobie pracę w ciągu roku, żeby zdążyć ze wszystkimi egzaminami i ze zrealizowaniem wszystkich założonych projektów? Organizacja pracy i plan to bardzo ważny aspekt działania w edukacji domowej. Jednym z pomysłów jest pogrupowanie przedmiotów na pewne bloki tematyczne i realizowanie je jeden po drugim. Możliwe jest zdawanie egzaminów w ciągu roku szkolnego. Nie trzeba czekać z każdym przedmiotem do czerwca. Warto siąść sobie na początku roku szkolnego i zobaczyć, który przedmiot chciałbym zrealizować w jakim zakresie. Może być tak, że niektóre zaliczę tylko na poziomie podstawowym, bo mnie to nie interesuje albo nie będzie mi to do niczego potrzebne, nie będę chciał tego aspektu rozwijać. Jako egzaminatorzy mamy takie obserwacje, że niektóre przedmioty, które związane są z kształtowaniem umiejętności, a nie tylko z nabywaniem wiedzy, warto realizować z dużą regularnością i w jakimś tam dłuższym czasie. Wygląda na to, że dotyczy to zwłaszcza języków oraz na przykład matematyki. Natomiast to, co ważne, warto mieć plan i się go trzymać. Nie zostawiać egzaminów na koniec roku, zdawać je sobie regularnie. Można zaczynać już od października, nie ma problemu i mieć dłuższe wakacje. Czy pięciolatek może być zapisany do zerówki w szkole, tak zwanej edukacji domowej? Do zerówki może być zapisane dziecko, które w danym roku kończy 6 lat. Czy dzieci z zerówki zdają w szkole egzamin? Nie. Zerówkowicze nie mają obowiązku przystępowania do żadnego egzaminu. Jakie są możliwości rozszerzeń przedmiotów w liceum, w edukacji domowej? W szkole stacjonarnej rzeczywiście zapisując się do konkretnej klasy, przeważnie są przypisane tam przedmioty, jakie można rozszerzać. W liceum, w edukacji domowej jest do wyboru dużo więcej przedmiotów niż standardowo w szkole stacjonarnej. Czy pełnoletni uczniowie mogą zapisać się do liceum w ED? Niestety uczniowie pełnoletni nie mają już możliwości zapisania się do liceum w edukacji domowej. Zostaje im edukacja dla dorosłych. Jak przebiega proces rekrutacji w szkole w edukacji domowej? Jest to opisane na naszej stronie internetowej w zakładce rekrutacja. Krok po kroku zostaniecie przeprowadzeni przez tą procedurę.
Będą tam podane też informacje, jakie dokumenty trzeba podpisać, jakie dostarczyć w oryginale i jakie kolejne kroki będą konieczne, żeby móc zostać uczniem naszej szkoły. Czy przed zapisaniem dziecka do szkoły jest konieczna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej? Od kilku lat już nie ma takiej konieczności, żeby zapisać się do szkoły. Nie potrzeba odbywać wcześniej badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy liczba miejsc w szkole jest ograniczona? Tak, liczba miejsc w naszych szkołach jest ograniczona. Czy istnieje możliwość wypożyczenia podręczników? Tak jak we wszystkich szkołach, tak i w naszych, obowiązuje zasada, że uczniowie szkoły podstawowej mogą wypożyczyć bezpłatnie podręczniki na dany rok szkolny. Podręczniki w szkołach ponadpodstawowych nie są już dystrybuowane przez szkołę i uczniowie we własnym zakresie dbają o to, żeby je mieć, o ile uważają, że jest im to potrzebne. Czy korzystanie z podręczników jest obowiązkowe? Absolutnie nie. Na tym polega wolność w edukacji domowej, że możecie decydować, z czego się uczycie, co jest dla Was źródłem wiedzy. Warto, żeby zweryfikować jakość tych źródeł, natomiast nie ma obowiązku korzystania z podręczników. Co to jest Twój MMS? Twój MMS to platforma dla uczniów i rodziców, która wspiera we wszystkim, co wiąże się z funkcjonowaniem w naszych szkołach. Czyli znajdziecie tam informacje o sesjach egzaminacyjnych, o tym, jak się na nie zapisać, a przede wszystkim jakie egzaminy, z jakich przedmiotów należy zdać w danej klasie. Jest tam też informacja o puli 50 pytań, które pomagają w przygotowaniu się do egzaminu. Są wymagania egzaminacyjne. Za pośrednictwem tej platformy możecie też umówić się z egzaminatorami na konsultacje czy na egzamin indywidualny. Co to jest pula 50 pytań i gdzie można ją znaleźć? Pulę 50 pytań znajdziecie w Twoim MMS-ie. Powstała ona, żeby pomóc w powtórce do egzaminu. 10 z tych pytań pojawi się na egzaminie pisemnym. Czy istnieje pula 50 pytań dla przedmiotów rozszerzonych? Nie. Pula 50 pytań odnosi się do przedmiotów realizowanych na poziomie podstawowym. Mówimy oczywiście o liceum. Jak wyglądają konsultacje z nauczycielami? Na konsultacje możecie umówić się, kontaktując się z egzaminatorami, przez swoją pocztę w Twoim MMS-ie, a egzaminator w ramach możliwości czasowych, jakie posiada, proponuje Wam formę tego spotkania. Może być ono online, może być na żywo. Bardzo zachęcam Was do korzystania z tych konsultacji, bo one pomagają rozwiać różne wątpliwości. Albo na początku nauki danego przedmiotu pomagają zwrócić uwagę, co w danej partii materiału jest najistotniejsze i jak można się z tym uporać. Zwróćcie tylko uwagę, że konsultacje to nie są korepetycje. Jak wyglądają egzaminy w edukacji domowej? Egzamin końcoworoczny z danego przedmiotu składa się z dwóch części, z części pisemnej i z ustnej. Część pisemna musi być napisana przed egzaminem ustnym, to bardzo ważne. Część ustna to spotkanie, rozmowa z egzaminatorem. Warto podczas tej rozmowy opowiedzieć, co w danej partii materiału było dla Was najbardziej interesujące, co Was zastanowiło, z czym się nie zgadzacie, co przykuło jakąś szczególną uwagę. Jeżeli opracowywaliście jakieś projekty z tego przedmiotu, warto się nimi pochwalić. To jest często bardzo ciekawym punktem do interesującej rozmowy podczas egzaminu. Jak odbywają się sesje egzaminacyjne? Każdego roku ogłaszamy takie terminy, kiedy będą przeprowadzane sesje egzaminacyjne. Czym jest taka sesja egzaminacyjna? To taki czas kilkudniowy, kiedy wielu egzaminatorów jest dostępnych i można zdać egzaminy z tych przedmiotów, z których jesteście gotowi już do nich przystąpić. Jak można zapisać się na egzamin w sesji? W Twoim MMS-ie przy każdej sesji jest informacja, w jakich dniach trwają zapisy, kiedy będzie widoczny harmonogram i jakie są zasady przystępowania do egzaminu w tej konkretnej sesji. Warto zwrócić uwagę na te informacje. Zdarza się tak, że pojawia się już tylko opcja zgłoszenia na egzamin na liście rezerwowej. Bardzo Was proszę,
żebyście korzystali z tej możliwości, bo przy takim zwiększonym zainteresowaniu danym przedmiotem staramy się, żeby egzaminatorzy zwiększali swoją dostępność i żeby te egzaminy mogły być przeprowadzone. Czy oceny z poprzedniej szkoły są przepisywane? Rozumiem, że chodzi o taką sytuację, że ktoś w trakcie roku szkolnego przechodzi ze szkoły stacjonarnej do szkoły w trybie tzw. edukacji domowej. Takich ocen nie przepisujemy, ponieważ w edukacji domowej klasyfikacja jest całoroczna, czyli zdajecie egzamin całoroczny z danego przedmiotu. Ile się trzeba uczyć, żeby zdać egzaminy, to jest kwestia bardzo indywidualna. Przynajmniej tyle, żeby zdać. Jeżeli jednak dana dziedzina Was interesuje, no to tyle, ile chcecie na nią przeznaczyć. Myślę, że kluczowym jest nie to, ile się uczyć, tylko jak się uczyć. Czyli poszukać takich sposobów zdobywania wiedzy, jej utrwalania, jaki jest dla Was najskuteczniejszy. Co się dzieje w przypadku niezdania egzaminu? To się czasem zdarza. Jest możliwość, żeby z dwóch przedmiotów w danym roku szkolnym przystąpić do egzaminu poprawkowego. Takie sesje poprawkowe odbywają się w sierpniu. Czy z religii trzeba zdać egzamin? Nie, nie trzeba zdawać egzaminu z religii. Egzamin z religii jest dowolny i przystępujemy do niego na swoje wyraźne życzenie. Czy trzeba zdać egzamin z WF-u, muzyki i plastyki? Nie ma takiej konieczności. W edukacji domowej nie zdajemy egzaminów z wszystkich przedmiotów, które są realizowane w szkole stacjonarnej. Czy po 8 klasie trzeba zapisać dziecko do liceum? Nie ma takiej konieczności, ale jest taka możliwość. Czy uczniowie naszych szkół otrzymują legitymacje szkolne? Tak, tak jak wszyscy inni uczniowie wszystkich innych szkół, mają oni legitymacje szkolne. Czy można zdawać egzamin na kartę rowerową? Tak, w ramach nauki w naszych szkołach można również przystąpić i do tego egzaminu oraz zdobyć kartę rowerową. Jak wygląda egzamin ósmoklasisty? W naszych szkołach wygląda tak samo jak w pozostałych szkołach, jak w szkołach stacjonarnych. Jest to egzamin zewnętrzny, ma on swoje ściśle określone zasady i ramy. Ważne, żeby pamiętać, że do tego egzaminu przystępuje się w szkole, do której jest się zapisanym. Jak wygląda egzamin maturalny w naszej szkole? Podobnie jak to się ma z egzaminem ósmoklasisty, jako że jest to egzamin zewnętrzny i rządzi się swoimi ściśle określonymi zasadami, to przebiega on tak jak egzaminy maturalne we wszystkich szkołach stacjonarnych. Tu też zwróćcie uwagę, że przystępujecie do niego w szkole, w której jesteście zapisani. Jak wyglądają przygotowania do egzaminów maturalnych? Jak to w edukacji domowej, tak jak to sobie zorganizujecie, tak jak Wam to służy. My w Małopolsce staramy się wspierać naszych maturzystów w przygotowaniach do tych egzaminów i proponujemy cykle powtórkowe, które zaczynają się już w październiku, listopadzie i pomagają przygotować się do egzaminu z języka angielskiego, z języka polskiego i z matematyki. Gdzie można znaleźć informacje na temat organizacji roku szkolnego? Każdego roku we wrześniu taką wiadomość przesyłamy Wam w mailu powitalnym. Można też znaleźć te informacje na naszej stronie internetowej oraz na platformie Twój MMS. Czym są zloty ED? Dla nas to jest święto edukacji domowej. To też takie celebrowanie naszego bycia razem w tym, czym jest przestrzeń edukacji domowej. Jest to też okazja do wymiany doświadczeń, do ucieszenia się sobą, a dla dzieci do uczestnictwa w ciekawych zajęciach. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące edukacji domowej albo jesteście zainteresowani ofertą naszych szkół, zapraszam do kontaktu mailowego. Na wszystkie te pytania staramy się odpowiadać tak szybko, jak tylko możliwe.